Zwracam się do pana mecenasa Michała Wawrykiewicza, adwokata inicjatywa Wolne Sądy. Nie jest łatwo w takim pięciominutowym skrócie pokazać galimatias, jaki mamy w Polsce, w sądownictwie, w Trybunale Konstytucyjnym. Marcinowi, mam wrażenie, to się udało. Marcin, bardzo ci dziękuję. To świetne wprowadzenie do naszej rozmowy. Panie mecenasie, ostatnio dziennikarz TVN24 Radomir Widz zapytał jednego z senatorów Prawa i Sprawiedliwości, kim jest Julia Przyłębska, i pan senator odpowiedział: kobietą. I właściwie nic więcej już nie miał do powiedzenia, tak jakby chyba sam nie do końca znał odpowiedź na to pytanie. No to ja spróbuję. Pan jest specjalistą. Kim jest dzisiaj, oczywiście chodzi mi o jej status w państwie, urzędniczka Julia Przyłębska? Julia Przyłębska została powołana do Trybunału Konstytucyjnego na sędziego w sposób prawidłowy w 2015 roku, natomiast nie została w 2016 roku prawidłowo powołana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego i zdaje mi się, że wiele osób o tym nie pamięta, bo artykuł 194 Konstytucji mówi wyraźnie, że na prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent osobę wskazaną przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli tę piętnastkę sędziów, ciało kolegialne, a ono może wskazać takiego kandydata wyłącznie poprzez podjęcie uchwały. No bo jest to grupa ludzi, ona musi podjąć uchwałę poprzez głosowanie. I takiej uchwały nie było wtedy w 2016 roku, na co zresztą zwracali uwagę wszyscy prawnicy. To zostało potwierdzone również później w wyrokach. I ona od tamtej pory nie jest prezesem Trybunału powołanym prawidłowo. Czyli dzisiaj jest sędzią Trybunału, nie jest prezeską Trybunału. Tak, nie jest prezeską, i te rozmowy o tym, czy skończyła się kadencja, czy nie skończyła się kadencja, są troszkę bezprzedmiotowe, dlatego że ona tak naprawdę nigdy się nie zaczęła. Jaką rolę odegrał w tej sprawie w takim razie prezydent Andrzej Duda, którego przed chwilą tutaj oglądaliśmy? Ogromną rolę od samego początku odegrał i odgrywa nadal, dlatego że pamiętajmy, że w Trybunale nadal zasiadają dublerzy, trójka dublerów, pan Muszyński, Wyrembak, Piskorski, i o tym cały czas powinniśmy pamiętać. To są osoby, które ponad wszelką wątpliwość nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego i wszelkie orzeczenia z ich udziałem powodują, że te wyroki nie są prawidłowo wydane, nie mają waloru wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie Xeroflor w maju 2021 roku. I od tamtej pory nie mamy już żadnej wątpliwości co do tego, że Trybunał orzekający z dublerami na pokładzie nie jest sądem w rozumieniu standardów europejskich, ale też standardów polskich konstytucyjnych. I to jest bardzo poważny problem. Podobnie jak pan ocenia tę sytuację, właściwie od lat oceniają największe autorytety prawnicze w Polsce na czele z panem profesorem Collem, czy z panem profesorem Strzemboszem, czy z panią profesor Łętowską. Można by wymienić tutaj dłużej, bo właściwie nie ma dużego sporu wokół tej sprawy, tak naprawdę. Raczej spór polityczny, ale nie spór prawniczy. No i oczywiście być może chwilka będzie później, żeby jeszcze porozmawiać o tym, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Postawienie w stan oskarżenia prezydenta Donalda Trumpa. Jakby takie pokazanie, że każdy jest równy ponad prawem, równy, jakby jest równość wobec prawa. Natomiast zobaczymy, jak się skończy sprawa oczywiście z Donaldem Trumpem, ale zastanawiam się, czy Andrzej Duda w przyszłości może mieć kłopoty ze względu na pewne decyzje, które podejmował. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że Andrzej Duda wielokrotnie łamał polską konstytucję. Właściwie od samego początku swojej prezydentury można by wymieniać bardzo wiele artykułów konstytucji, począwszy od artykułu 2, 10, 173, 187 i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że cały czas powołuje tak zwanych neosędziów do polskiego wymiaru sprawiedliwości. To są osoby wskazywane przez nową Krajową Radę Sądownictwa, tę nieprawidłowo skonstruowaną, upolitycznioną. I to też nie jest mój pogląd czy pogląd większości prawników. To jest potwierdzone w wielu wyrokach Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Polskiego Sądu Najwyższego, NSA, wielu sądów powszechnych. No nie ma co do tego również wątpliwości, że to są neosędziowie wadliwie powołani. I wszyscy my, obywatele,
którzy korzystamy z sądów na co dzień. Chodzimy, dostajemy nasze postanowienia czy wyroki od takich neosędziów. Mamy te wyroki czy postanowienia wadliwe. I to jest ogromny problem. To jest chyba największa wina prezydenta Dudy, że utrzymuje, petryfikuje ten stan naruszenia konstytucji w polskim wymiarze sprawiedliwości. I za to z pewnością poniesie w przyszłości odpowiedzialność, co najmniej odpowiedzialność konstytucyjną. Ja oczywiście porównywałem z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, chociaż oczywiście te oskarżenia wobec prezydenta Donalda Trumpa są tam zupełnie inne i na innym poziomie, czego innego dotyczą. Natomiast rzeczywiście dzisiaj w Stanach toczy się taka dyskusja na temat odpowiedzialności też tak wysoko postawionych ludzi jak Donald Trump, niezależnie od tego, że jego zwolennicy z kolei uważają to za akt czystej polityki. Być może to jeszcze będzie chwila, żeby do tego wrócić, ale pozostaniemy na moment przy Trybunale, bo tam mamy wielki bunt. Siedmiu sędziów jest dzisiaj przeciwko pani Julii Przyłębskiej. O co w tym wszystkim chodzi? Jakby spróbował pan swoimi słowami opisać tę rzeczywistość, którą dzisiaj mamy w Trybunale, no bo połowa tego Trybunału dzisiaj, mimo że jest związana z obozem Prawa i Sprawiedliwości, to akurat pani Julii Przyłębskiej za swojego szefa nie uważa. W tej grupie buntowników, tu pierwsza korekta, jest chyba jeden dubler, Muszyński. Jest to też bardzo ważne, że również dubler, czyli nie sędzia, kwestionuje to, co robi Julia Przyłębska, czy jej obóz. Bo tak naprawdę w Trybunale Konstytucyjnym obecnym Julii Przyłębskiej mamy odzwierciedlenie sporu politycznego wewnątrz rządu. To jest spór na linii premier czy prezes Kaczyński kontra minister Ziobro. I to się przekłada na Trybunał Konstytucyjny, bo tam jest człowiek Ziobry i Święczkowski. Z drugiej strony mamy Julię Przyłębską, która jest z pewnością człowiekiem z obozu Kaczyńskiego. I ten konflikt nie ma nic wspólnego tak naprawdę z konfliktem prawnym. On jest czysto polityczny konfliktem wewnątrz obozu władzy. I ta szóstka czy siódemka buntowników podkreśla, że Julia Przyłębska nie jest już prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ skończyła się kadencja w grudniu zeszłego roku, jej kadencja. No ja twierdzę, tak jak powiedziałem, że ta kadencja nigdy się nie zaczęła, ale tak czy inaczej ona nie jest z pewnością już prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie, nie może prowadzić prac tego Trybunału. Nie może na przykład zwołać pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, który miałby zająć się ustawą o Sądzie Najwyższym, tą nowelizacją, która jest... Ma być warunkiem koniecznym, żeby uzyskać pieniądze z KPO. To tak za moment jeszcze o KPO, bo już trochę zapomnieliśmy o tym temacie. Tak szkoda w sumie, bo tych pieniędzy ciągle nie ma i wydaje się ta sprawa być taka nierozwiązywalna. A nie są to małe pieniądze. Wszystkie by nam się przydały. No, ale nie mogę też nie wspomnieć o wywiadzie tej osoby, która dzisiaj niezgodnie jakby z porządkiem prawnym czy konstytucyjnym, ale jednak jest zdecydowanie najważniejsza w naszym państwie, a więc o Jarosławie Kaczyńskim. Pan prezes właściwie udzielił takiego wywiadu, w którym wszystko wyjaśnił i jakby rozstrzygnął. Powiedział wprost, że pani Julia Przyłębska jest prezeską Trybunału i tutaj ktokolwiek myśli inaczej, powinien się ogarnąć. No nie po raz pierwszy Jarosław Kaczyński zachowuje się jak pierwszy sekretarz partii komunistycznej, czyli jest wodzem państwa i on tak naprawdę mówi co i jak powinno funkcjonować w państwie. On jest też również wykładnią prawa, jak widać dzisiaj, czyli on zatwierdza, że Julia Przyłębska jest prezesem i nie ma gadania, a ktokolwiek... Konkretnie mówiąc, pan prezes twierdzi, że Julia Przyłębska pozostaje prezeską TK do grudnia tego roku. Tak. Albo przyszłego, to już ciężko się tutaj czasami... No, znaczenie ma tylko to, że jest prezesem i może zwołać skład, znaczy może wyznaczyć skład. I pan prezes bardzo prosił, żeby osobiste ambicje pozostałych sędziów zostały poskromione. A ktokolwiek sprzeciwia się takiemu twierdzeniu, narusza prawo. Ktokolwiek podniesie rękę. Tak, i to jest właśnie kwestia wykładni prawa przez wodza państwa. Tak, trochę się do tego przyzwyczailiśmy, ale tak panie prezesie, mówiąc szczerze i wprost, to prezes partii, polityk, który w ogóle no już wypowiada się w taki sposób na ten temat, to tak naprawdę z takimi, że tak powiem, jakością demokracji
to nie ma nic wspólnego. No to jest straszne, nie? Że do tego się już przyzwyczailiśmy i nie wzbudza to jakichś większych kontrowersji. Komentujemy to, zastanawiamy się, czy on ma rację, czy nie ma racji, a tak naprawdę to jest skandal, dlatego że to pokazuje skalę tej rewolucji ludowej, która nastąpiła i w ustroju państwa, i właśnie w wymiarze sprawiedliwości, w Trybunale Konstytucyjnym, w sądach, w Sądzie Najwyższym. To jest sytuacja absolutnie nieakceptowalna z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawnego. Panie Mestasie, jak się pan czuje jako prawnik, jako człowiek, który uczył się prawa? Jak się pan czuje w takiej sytuacji, w której dziś autorytetami raczej dla władzy są pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, a niszczeni są tacy ludzie jak profesor Zoll czy profesor Strzembosz? No, fatalnie się czuję, ale to już to uczucie towarzyszy nam od 7 lat, dlatego że niszczenie autorytetów, tych prawdziwych autorytetów, niszczenie standardów konstytucyjnych, standardów europejskich, bo przecież pamiętajmy, że cały czas należymy do Unii Europejskiej, cały czas jesteśmy sygnatariuszami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Te wszystkie standardy są podważane. I to podważane chociażby przez ten Trybunał Julii Przyłębskiej, bo to Trybunał Julii Przyłębskiej, pamiętajmy, orzekł po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, że traktat o Unii Europejskiej jest niezgodny z polską konstytucją. To ten Trybunał orzekł, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, artykuł 6, dający nam prawo do niezależnego, bezstronnego sądu, również jest niezgodny z polską konstytucją, czyli absurdy nad absurdami dla nas, dla prawników. I no, tak się właśnie czujemy w dzisiejszej Polsce z takimi standardami i z takim poziomem autorytetów, bo autorytety, które są dla nas rzeczywiście takimi prawdziwymi wskaźnikami, drogowskazami i moralnymi, i prawnymi, zostały po prostu odsunięte na bok, zostały zdewastowane przez obecną władzę i to jest bardzo przykre. Ustawa o Sądzie Najwyższym, która ma według obozu władzy odblokować środki europejskie, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, jak wiemy. No i tam sobie czeka na to, co dalej, na to, co właściwie postanowi, jak zarządzi kryzysem sam prezes Kaczyński właściwie. Prawdopodobnie o to tutaj chodzi. Załóżmy, że zostanie ta ustawa jednak przyjęta, że Trybunał powie, że jest zgodna z konstytucją i pańskim zdaniem wtedy środki europejskie do Polski trafią? Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego że aby środki z KPO trafiły do Polski, muszą być spełnione 3 kamienie milowe w zakresie praworządności, bo są też inne kamienie milowe, które nadal nie zostały wypełnione, ale ja mówię tylko o tych 3 dotyczących praworządności. To jest likwidacja ustawy kagańcowej, ona nadal jest w systemie i ta ustawa, ta nowelizacja jej nie likwiduje, bo nadal pozostaje w systemie przepis, który mówi, że sędzia może być karany dyscyplinarnie za to, że podważa status innego sędziego, że uchyla na przykład orzeczenia, czy publicznie wypowiada się na temat statusu neosędziów. Sędzia, który podważa status neo-KRS-u, również może być karany. To jest ustawa kagańcowa 2. W Sądzie Najwyższym powinny sprawy dyscyplinarne trafić do Izby Karnej, bo to jest jedyna izba, która jest niezależnym sądem w rozumieniu artykułu 19 traktatu. I 3. Sędziowie powinni być przywróceni. Owszem, wszyscy ci nielegalnie zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną wrócili już do sądów, ale widzimy, że nadal podlegają szykanom i sankcjom. Spójrzmy na sędziego Gąciarka, spójrzmy na sędziego Juszczyszyna, spójrzmy na innych sędziów, którzy są przesuwani do wydziałów. No, pan sędzia Gąciarek, naprawdę wielki autorytet, jeśli chodzi o prawo karne. Sędzia, który prowadził najpoważniejsze procesy karne, trafił do takiego przysłowiowego, do takiej kanciapy na szczotki i zajmuje się sprawami. Tak, traktowani są ci ludzie już niezależnie od tego, jakie funkcje sprawują, po prostu w jaki sposób są dzisiaj traktowani przez polskie państwo. To jest oczywisty skandal i coś takiego nigdy więcej się już nie powinno powtarzać. Tu nie ma chyba żadnych wątpliwości. Pan mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ja bym radził wszystkim rządzącym obserwować proces Donalda Trumpa, bo rzeczywiście nie zdarzyliśmy o tym porozmawiać, ale jeszcze ten temat będzie wracał na pewno. Świętych krów. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, że był pan z nami. We'll be right back.